Cześć, siemanko. Takie są właśnie efekty, jak się rura trochę przytka i zassa wiadro do środka. Ono je normalnie najpierw składa i w pewnym momencie wiadro sobie pęka. Postanowiłem to rozwiązać. Pierwszy mój pomysł był taki. Uciąłem ze starej dętki taki kawałek. Tutaj, gdzie był wentyl, nakręciłem taki uchwycik od szafki, przewierciłem to, tutaj założyłem sprężynkę, tu skręciłem to śrubą, to było w wiadrze, to miałem na pokrywie, tu miałem przewiercone na wylot i tu miałem wsadzoną śrubkę i była sprężynka, no ale niestety miałem za mocną sprężynkę i ogólnie jak ta guma weszła trochę w dziurę, to miało ciężko, żeby ją zassać. No i tak zasysało wiadro. Także ten patent. Może i by się powiódł, gdybym miał słabszą sprężynkę. No ale się nie udał. Drugi pomysł, jaki miałem, to wywierciłem tutaj otwór. Zrobiłem tutaj otwór, powiększyłem. Tutaj już trochę zmodernizowałem to, żeby to mi nie latało. Tutaj przynitowałem to do tą rurę. Tutaj ją przykręciłem na śrubę i ona tutaj teraz mi już nie lata. Tutaj wwierciłem otwór i przynitowałem tutaj od środka taką klapkę jakby. Fajnie jest, ale mam troszkę mocną sprężynkę znowu i jak dam to za mocno, to nie otwiera wtedy tej klapki. Jak dam trochę słabiej, no to wtedy elegancko działa, bo to sobie troszkę otwiera i to zasysa. Tylko że problem jest taki, że tu cały czas gdzieś tam dmucha, bo to no jednak to nie jest takie szczelne i piszczy aż, nie? Jak się otworzy, to taki pisk jest, bo to gdzieś tutaj idzie. Także ogólnie fajne, ale nie zdało egzaminu. Chciałem to zrobić z jakiejś butelki albo ze słoika, ale kurde, ciężko było cokolwiek. Kupiłem taką zaślepkę. To jest zaślepka korek 50. I kupiłem taką rurkę. No, krótszych kurde nie było. Tu kupiłem taką długą. I tutaj ten koreczek idealnie pasuje. Pierwsze co, to wyciągnę tą uszczelkę, bo jak wsadzę ten korek z tą uszczelką, no to w życiu tego nie wyciągnie. Dobra, wyjąłem tą uszczelkę ze środka. Teraz zobaczcie. Ten koreczek fajnie tutaj wpada. Z luzem takim fajnym. Także myślę, że to będzie ok. Tutaj by się przydała jeszcze taka uszczelka może na to, ale na razie to zrobię bez uszczelki, bo w sumie jak to pociągnie do środka, to może nie będzie jakoś strasznie powietrza tam zasysać stamtąd, a podejrzewam, że to tak lekko chodzi, że teraz to wyciągnie, bo no praktycznie to nie może mieć jakiegoś większego oporu, no bo wtedy ten zawór nam jakoś tak specjalnie nie zadziała. Zrobiłem coś takiego. Tutaj przykręciłem śrubę, w środku dałem takie mocowanie, co miałem wcześniej przywiercone, przymocowałem do tego sprężynkę, a tutaj dałem takie coś. Na razie tak, bo nie wiem jak mocno naciągnąć tą sprężynę, bo żeby ona po prostu, jak będzie za mocna, no to będzie lipa wtedy, bo nie będzie tego otwierać. Jednak ta sprężynka za słaba jest. Zrobione. Dałem jednak tą twardszą sprężynkę. Tylko zrobiłem to troszkę inaczej. Bo jak mam tą rurkę z tym korkiem, to fajnie wciąga sobie, bo tamte moje patenty były może za bardzo szczelne i po prostu nie miało takiej siły tego wciągnąć. A tutaj ta grubsza sprężynka elegancko sobie daje radę. Trochę żałuję, że tą wcześniej obciąłem, bo mogłem to zostawić sobie dłuższe, wtedy bym miał jakąś regulację tej sprężynki naciągu. No ale akurat tak się udało, że to pasuje. Tutaj na tej sprężynce dałem taką uszczelkę podwójnie z dętki, żeby po prostu uszczelniało, bo wcześniej
syczało tędy trochę, a teraz nic. I wywierciłem takie otwory dosyć duże. Może to jest spowodowane tym, że wiadro jest dość miękkie i po prostu no, szybciej powietrze zaciąga takimi większymi otworami. Dookoła mam takie otwory. No i teraz Wam pokażę, jak to działa. No i jak to się mówi, elegancko swoje zadanie spełnia. Dałem tutaj jeszcze podwójny dekielek, bo tamten miałem tutaj troszkę zmodyfikowany, miałem powiercone te otwory i w ogóle. Dałem drugi dekielek. Przynitowałem go w czterech miejscach. I teraz elegancko on się od razu usztywnił i to wszystko twardo stoi tutaj. Zostawcie łapę w górę, subskrybujcie kanał. Niedługo będzie akcja z tym pojazdem. Tutaj już zacząłem sobie rozszlifowywać takie rdzawki jakieś i będę je po prostu maskował, szpachlował, żeby to jakoś porobić. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się ciepło. Hej!